To jest jego domek na podróż. No, idziemy tam. Bardzo chętnie wchodzi. Ojejku, już się położyłem, będę leżakował, tak? Leżakował będę? I siedzi sobie. I tak jedziemy, jak idziemy samochodem. O! To on sobie siedzi, tak, karetkę słychać i on już czeka. Ojej. Na karetkę chyba wszystkie psy reagują, tak, na ten sygnał. Tak. Karetki w straży pożarnej. No chodź, 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 chodź. Po stole nie będziemy chodzić, chodź. Chodź. Idź sobie na podusie tam, zobacz. Więc ważne, w samochodzie powinien być w tej formie ważony. Nie gryź. Tak jak mówiłem wcześniej, nawet go już nie musimy zamykać, on już wie, że odpalamy samochód, to musi grzecznie się. Ale on sam szykuje już. Oj. Nie, nie, na stole. Mówię, jest zakochany w tej klatce, bo ją zobaczy, to potrafi godzinę jedniej się. No widzisz, poszedł do niej. Kochani, witamy dzisiaj. Witamy serdecznie. W trójkę. Tak, dzisiaj w trójkę. Tu nasz książę obserwuje. On tam może będzie bardziej zainteresowany tym, co jest tam za okienkiem. Bo on w punkcie obserwacyjnym teraz jest. Śpiący bardzo. Kochani, zacznijmy od tego, że chcieliśmy serdecznie podziękować jednej z naszych subskrybentek, z naszej Ani widzów, z Radomia. Ani z Radomia. Kochani, tutaj. Wysłała nam widokóweczkę z Radomia. Wysłała nam taką reklamówkę rzeczy, która ręcznie wykonuje. I właśnie. Taki upominek, kochani. Tu mamy 60+. Tam Ania wydziergała. Tak. Ręcznie. Tu, kochani, dla bossa taka opaska. I dla kochaniutkiego z imieniem. Dla kochaniutkiej, żeby nie zginęła, to tutaj jest. To jak się zawieruszy, to tu będzie. O. Kochani, dziękujemy, Aniu. Dziękujemy. Jest nam miło. Tym bardziej, taki... że to jest ręcznie robione, tak, no. To trzeba mieć cierpliwość. Dokładnie, no faktycznie. Ja nie powiem, ja bym się podziubał. Kochani, bardzo miło taki upominek dostać. Dzisiaj ten filmik poświęcimy. Kochani... O temu gościowi, co tu temu, leży. Temu gościowi, bo ten gościu podróżuje z nami, to znaczy zaczął podróżę z nami, to jest bardzo młody chłopaczek. Ma swoje miejsce na okienku. To jest jego ulubione miejsce. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego ruchu za okienkiem, bo zacznie się alarm. To jest nasz alarm taki na pilota, tylko że ciężko go wyłączyć. Czasami on się sam włącza. Uciążliwy, bo jak ktoś przechodzi obok, to już atakuje. Ojejku, jejku, tak, kto tak, tam ale za dymę robi. Kochani, chodzi o to, że chcemy tak powierzchnie podzielić się tą wiedzą, którą wiemy na temat wyjazdów, podróży zagranicznych z pieskiem. Albo kotem, ale my mamy pieska. My mamy pieska, dzisiaj... który czasami robi za kota. Tak. Lubi się przymierać. Strasznie lubi leżeć tam, gdzie ciepełko dmucha, tutaj ma drugie miejsce. Jak śpi? No. Ma takie drugie miejsce, które sobie upodobał. Tutaj to jest przy wentylacji, tam gdzie ogrzewanie dmucha. To ale, żeby nie było, kochani, że on sobie tu śpi w nocy. Nie, nie, nie. On ma tam w kąciku legowisko i tam sobie śpi. Tu tylko pozwalamy tak mu doraźnie sobie w dzień, tak. Dzisiaj pracuje jako aktor, aktor. Dzisiaj ma wyjątkową zgodę tutaj. Kochani, nie puszczamy pieska dmuczka, nie puszczamy pieska tam, gdzie my śpimy, bo kochani, też pomijmy tam sprawy higieny i tak dalej, i tak dalej. Trzeba jakoś to rozdzielić. Ja rozumiem tych, którzy mają w łóżeczkach pieska, śpią z pieskiem. Kochani, ja ich rozumiem, każdy ma swoje słabości. No my nie jesteśmy aż tak słabi. Nie, on ma swój kojec, ma swoje on nawet, miejsce. On nawet potrafi ze swoim miejscem chodzić. Tak, bo on ciąga. Kupowaliśmy mu, miał dwa kojce takie do spania, takie legowiska, nie kojce. Legowiska, nie kojce, legowiska. Legowisk. Tak. Nie, on woli swój kocyk.
On jest zakochany w swoim kocyku. Ten kocyk już jest przedzielony na dwie części, bo to był większy koc. Myśmy go przecięli na dwie części. Po to, żeby jedną część mu włożyć do pojemnika, w którym go wozimy. Zaprezentujemy wam tutaj w filmiku, z czym on podróżuje, bo to też jest ważne. Mhm. Kochani, on się tak nauczył podróżować, że już go nie musimy zamykać. Kochani, ważne jest to, żeby podstawa, pies miał, był zaczipowany. No, niektórzy nie robią tego, nie ma jeszcze takiego przymusu w kraju u nas, ale chcąc wyjeżdżać, w kraju też będzie, chcąc wyjechać gdzieś za granicę, kochani, pies musi być jednak obowiązkowo taki delikatny cyborg. Obowiązkowo musi mieć taki paszporcik. W Polsce książeczka. Książeczka zdrowia wystarczy. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to kochani, wy nie musicie mieć paszportu. Kochaniutki nie musi mieć paszportu. Ja nie muszę. Ale piesek musi. Piesek, kochani, on musi mieć paszport. On musi być zaczipowany. Kochaniutki, chyba nie jest zaczipowany. Nie wiem, chyba nie. Może coś tam, kochaniutka. Ty mnie czipujesz. Ja ciebie czipuję, ja mam igłę do czipowania. Kochaniutka jest zaczipowana. Ale tak jak mówiliśmy, paszport jest konieczny dla pieska. Oczywiście my mówimy o krajach europejskich, o krajach Unii Europejskiej, o krajach takich jak na przykład Norwegia, która no nie jest w Unii Europejskiej, ale honoruje ten paszport. Mają niektóre kraje jeszcze dodatkowo, bo to nie zostało w Unii Europejskiej niejako unormowane, kochani. Chip, paszport, książeczka zdrowia, wpisy te wszystkie, które szczepienia i tak dalej, i tak dalej. I jest jeszcze coś takiego, że niektóre kraje mają jeszcze jakieś wymagania. I uwaga! Kochani, do Szwajcarii i na Cypr w zasadzie, jak was tam gdzieś by znaleźli z pieskiem, który ma obcięty ogon, obcięte uszy. Albo pazurki nawet. Albo pazurki. To nie, bo są w ogóle usuwają pazurki. Zaczynają być niektóre rzeczy niepotrzebne. Ja na przykład nie rozumiem, po co usuwać struny głosowe u psa. No bo odszczeka, to po co mu pies, nie? Kupi sobie takiego pluszowego, misia pluszowego tam będzie sobie naciskał na brzuszek i tak pik. Kochani, no tak jest, no ale dobra. Na Szwajcarię i na Cypr nie wjeżdżamy z pieskami, które są okaleczone w ten sposób. Węgrzy na przykład, Anglicy, no bo nie chcą wpuszczać ras niebezpiecznych, uznanych za niebezpieczne. No kochani, przepisy są takie, że są rasy uznane za niebezpieczne. My tak troszeczkę, tak powiemy trochę złośliwie, my uważamy, że ras niebezpiecznych nie ma, są niebezpieczni opiekunowie. Tak, niebezpieczni opiekunowie, którzy nie potrafią, albo nie potrafią, albo tak prowadzą psa, żeby był agresywny. Kochani, my próbujemy na przykład naszego bossa przytłumić, żeby on tolerował tak, innych ludzi, agresję, ale nie był nowo taki wylewny, kochani. On nie ma zalizać. On ma podchodzić do ludzi, kochani, obojętnie w zasadzie, ma sygnalizować, jak coś się dzieje, bo w zasadzie no, jest taka, pies jest przyjacielem człowieka, ale on zaczął się pojawiać w naszym życiu, w życiu ludzi, jako coś użytkowego. Stał się z czasem takim członkiem rodziny, bo kochani, pies nam towarzyszy od wielu, wielu lat. No u nas jest jako budzik też. Tak, budzik. Budzik, poza tym i no jest... ostrzega, tak jak mówiłam wcześniej, ostrzega, jak ktoś przechodzi koło. Poza tym, kochani, on przychodzi, grzeb łapą, chce czy nie chce, muszę z nim iść, bo on chce siku. No tak, nic nie mówi, bo teraz zechce. No. Ale jak ładnie śpi. Nie, on też śpi. Pieski większość życia przesypiają. No, Jutki też czasami przesypia. Dobra, a więc wiemy już rzeczy, które są bardzo ważne. Paszport, zaszypowany piesek. Nie wyjedziecie z pieskiem młodym, nie powinniście wyjeżdżać. Do 3 miesięcy. Tak, do 3 miesięcy, to jest ważne. Ważne, żeby wszystkie szczepienia, które są niezbędne, szczególnie wścieklizna, były wykonane minimum, mowa o pierwszym szczepieniu, chociaż 21 dni przed wyjazdem, przed przekroczeniem jakiejś granicy unijnej. Jeżeli to jest kolejne szczepienie, to nie ma znaczenia. Zawsze chyba, że była przerwa, to też tak. Tak, no ale to tam wnikliwie tak nigdy przerwy nie powinno być, bo wścieklizny powinniśmy szczepić regularnie. To jest z uwagi na bezpieczeństwo dla samego pieska i na otoczenie. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która dotyczy krajów skandynawskich i Finlandii. To jest w ogóle w zasadzie w innych też można to zastosować, tak. Odrobaczenie. Tu chodzi o tasiemca.
i powinniśmy w tych ostatnich dniach przed wyjazdem odzobaczyć pieska, ale nie później jak 24 godziny przed wyjazdem. I to jest specjalna szczepionka przeciwko tasiemcowi jakiś tam, nie wiem. Pomijmy to przede wszystkim przeciwko taśnicowi, bo to jest bardzo ważne. Mm-hmm. Następna uwaga, która jest niezbędna, przed wyjazdem piesek musi być zbadany. Stan zdrowia. Stan zdrowia pieska musi być też potwierdzony przez lekarza weterynarii, że piesek jest zdrowy i może opuścić, podróżować, pojechać na wczasy. Mm-hmm. Oj, przepraszam bardzo. Podróżować. Oparać się i tak dalej. Jedna się opala przy kominku. Ale nie powiedziałeś, ile to kosztuje. Bo jeżeli ta książeczka to tam grosze, jakieś małe grosze, to tak sama książeczka, paszport, wyrobienie, 100 zł. No to można powiedzieć, że plus, no są koszty. Tak, nie wiem czy wszędzie, ale tak jak u mojego weterynarza 70 zł było za czipowanie. No też jest o spiętość, tutaj rozrzut jakiś jest. Zresztą sami kochani, pod filmem wpiszcie, jakie są opłaty u Was, jak to wygląda w Waszych planach, bo to przygotuje innych, następnych. Kochani, można podróżować z pieskami, co jest bardzo fajne. Kochani, dużo miejsc ciekawych, gdzie można te pieski sobie wypuszczać, bo to jest też mała uwaga, kochani. Praktycznie te kraje, które myśmy z kochaniutkiem odwiedzali, nie można puścić psa luzem tam, gdzie my byśmy chcieli. Jest zasada taka. Pies musi być na smyczy. O właśnie. Nasz ma tutaj taką smycz. Nasze bysionko. No wiadomo, na początku był maleńki. Kupiliśmy za mało. Za małe szeleczki. Wyrósł. Teraz dostał takie szeleczki. Tak, koniu waży prawie 3 kg, także jest na rzep, tu dodatkowo. Zobaczcie, już się obudził, bo zobaczył, że wzięłaś jego nie majtki idzie. Wychodne. Dodatkowo tu jest jeszcze o spięcie i na koniec za dwa oczka łapiemy smyczkę. Smyczka też w kolorze czarnym, ciach. To nic, nie mów, idziemy. Nie. Nie mów, idziemy. Kochani, już koniec spania, już idziemy. Nie. Idziemy. Nie, połóż się, połóż. No połóż. Kochani, teraz my idziemy z nim. Nie, idziemy, bo jak on już usłyszał. On. Zobacz, jak ładnie leży. Ładnie. Idziemy, kochani, a wy chodźcie, zobaczcie, jak w Finlandii zajmują się pieskami, jakie mają pasje. Mamy dla Was kilka minut muzyki i ciekawych obrazków z pieskami. Kochani, naprawdę ciekawe miejsca. Zresztą zobaczcie sami. A co? Idziemy? Majtki ubieramy, czy idziemy bez majtek? No są miejsca, gdzie tak można puścić go, ale no tak. Tylko pamiętajcie o tym. Za granicą ponosicie pełną odpowiedzialność za swojego pupila. I lepiej, żeby nikogo nie pogryzł. I kochani. Bo to słono kosztuje. Takie maleństwo jak to nasze, on ma dopiero pół roku, ale on potrafi ugryźć. Potrafi. To, że taki mały przytułek, taka jakie to miłe. Kochani, to... Czyli ja muszę... Niech Was to w błąd nie wprowadza. My musimy właśnie podczepiać pomarańczową wstążeczkę. Pomarańczową wstążeczkę to znaczy, żeby nie głaskać pieska. Niekoniecznie on jest, no, że mocno gryzie, tak, no, ale... Znajomemu żeśmy naszemu mówili, żeby nie, próbował go głaskać. Nie dawaj ręki, zabierz rękę. A on nie, przecież taki malutki, dziak. No i kochani, ugryzł to poważnie, bo nie tak jak teraz, tak jak mnie. On teraz to z wyczuciem, ajajaj. Zęby mu się wyrzynają, nowe. To już dlatego... ma po dwa nawet. Tak, podwójne. Lekarz mówił, że jeszcze jest czas, na co ewentualnie... Wypadną. Tak, wypadną. Pustaczki dostanie i wypadną. No, a już zapomniał. O, spadłem. Zapomniał o tym, że idziemy. Z zabawy. Kochani, jak to łatwo zbałamucić pieska. Dobra. No wstawaj, ruszaj się. Pos, idziemy, a wy oglądajcie. O, idziemy?
No i kochani, widzicie, awantura na całego, coś się dzieje, kochani, niech sprawdzi, wypuścimy go, niech sprawdzi, bo on się denerwuje, on musi zobaczyć, co się dzieje, kto tam się kręci. Kochani, tym miłym akcentem żegnamy was do następnego spotkania. Do następnego razu, bye. Pamiętajcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco z nami. Bye.